Cześć, witam Was bardzo serdecznie w gameplayu z gry Super Mario Bros. Zagramy sobie właśnie dzisiaj w tą grę, ze względu na to, że jest to jedna z najbardziej popularnych gier na Pegasusa. Gra jest trudna, jest bardzo trudna dla osób, które albo w nią nigdy nie grały, albo dla takich jak ja, czyli osób, które grały bardzo dawno i mało już co pamiętają. Także za ewentualne lamienie przepraszam od razu z góry. Co mamy tutaj do zrobienia? Te grzybki mamy zabijać, odkrywać życia, ukryte gdzieś, tak jak tutaj, uderzać głową, a nawet ręką, pięścią w te skały, tak to nazwijmy, mury, zbierać kwiatki, które pozwalają nam strzelać, chodzić w chmurach, no i takie tam inne pierdoły. Trzeba zbierać pieniążki, pieniążki są ważne, bo to jest waluta, która może nam sprezentować życie. Także nie będę się śpieszył, żeby tutaj za dużo nie przegrać na początku. No Mario! No. Sio, drogi. Dobra, spróbuję jeszcze wziąć tą kasę, jak się uda. Mario, piłeś coś dzisiaj? No, też tak myślę. Idziesz. Dobranoc. Tu jeszcze kasa. I koniec etapu. O, co tam się dzieje? Koniec etapu jest prawie zawsze taki sam. O, niestety tylko 2000, maksymalnie można bodajże 5000 stąd wyciągnąć. Im wyżej się wskoczy na tą chorągiewkę, tym więcej kasy zarabiamy. Dobra, drugi etap. Schodzimy do podziemia. W tej grze jest bodajże 8 światów. W każdym ze światów są 4 etapy. A czwarty etap jest tak zwanym piekłem. No i na końcu tego czwartego etapu zawsze czeka na nas smoczysko, które mamy spuścić do lawy. No nie jest to proste, mam nadzieję, że tam dotrwam i wam to zademonstruję. Teraz spróbuję wskoczyć na górę. O właśnie, zbiorę kasę. Nie, najpierw postrzelamy. Teraz Mario się szykuj. I lecimy. Brawo. Zbieramy kasę. Kasa. O, mamy tutaj jeszcze kwiatek, ale nam niepotrzebny, bo ja już go mam. I z tego co pamiętam, tu jest jeszcze kasa. Dokładnie. No. Teraz spróbuję wskoczyć na górę, bo tam też czeka na mnie bonus! Udało się. O właśnie. I tu jest kolejne życie. No tak, coś jeszcze pamiętam z tej gry. W każdej doniczce są ukryte takie kwiatki, które nas bardzo mocno nie lubią. Chcą nas zjeść, nie są dobre. Ale jest na wszystko sposób. Wbrew pozorom w tej grze nie jest nam powiedziane co i jak mamy zrobić. Mamy troszkę, można powiedzieć, swobodny wybór. Tak jak na przykład tutaj, bo gdy pójdę sobie dalej, no to mam wybór i mogę wybrać sobie, do którego światu chcę przejść. I to właśnie zrobię, żeby było ciekawiej i szybciej przejść do kolejnego światu. Także wchodzimy do World 2 i jedziemy. Te nowe światy charakteryzują się czasami nowymi potworami, takim drobnym urozmaiceniem przeszkód, które mamy do pokonania. No i zmienia się co nieco wystrój całych etapów. Okej. Pierwsze stwory za nami. Dobranoc. Tutaj sobie pozbieramy hajs. Będę milionerem. Ha, ha, ha. No i co dalej? Mordujemy. Tak właśnie, w takie coś kiedyś się grało i szalało za tym. Pamiętam te czasy, kiedy do mnie przychodzili ludzie, bo akurat tam, gdzie mieszkałem, w tej okolicy nikt takiego sprzętu nie miał. Ja dostałem nie Pegasusa, ale coś takiego wcześniejszego, nawet nie pamiętam jak ta maszynka się nazywała wtedy. Dostałem na pierwszą komunię coś takiego. To nie wiem, czy było wtedy dobrym posunięciem, no ale jeżeli teraz daje się dzieciom komputery i inne takie tego typu pierdoły, no to cóż, powiedzmy, że jestem usprawiedliwiony.
No, ale wracając do tematu, mnóstwo moich znajomych wtedy przychodziło do mnie i rąbaliśmy we wszystko, co tylko było wtedy dostępne. Na tych takich żółtych i niebieskich kartridżach, bo tak to się kiedyś chyba nazywało. A później, ojej, a później przyszedł czas właśnie na Pegasusa. Coś tu jest? Coś tu jest? Jest, oczywiście, że jest. Ale ja sobie poskaczę na trampolinie, a co? Brawo! Wow, wow, wow! Nie, nie, nie. No i teraz! O! Mało brakowało, bym przeskoczył. Fajerwerki, poproszę. No i po każdym etapie ten zameczek jest coraz większy. To też idzie zauważyć. Mam 87 monet, więc zbliżam się do setki. Zobaczymy, czy miałem rację, bo tak dokładnie tego nie pamiętam. O! Jeden z moich ulubionych etapów. Pod wodą. No, tak jak mówiłem, sceneria się zmienia. Te ośmiornice są strasznie wkurzające. A tutaj ten tunel nie wciąga, więc muszę tutaj uważać, żeby... O, właśnie, nie zginąć tam. Mario, płyń! Płyń! Wow. Dobra, dobranoc, ośmiorniczko. Wow. To naprawdę nie jest proste. Nie jest proste. No. Dobrze. O, dało mi życie, tak, dokładnie. Czyli dobrze pamiętałem, dobrze wam powiedziałem. 100 monet zebranych. To jest kolejne życie. No, do góry, do góry, do góry. Super. Mario Błyskawica. No, spróbujemy tu zebrać coś. Ale ryzykuję naprawdę, bo jak mnie to wciągnie... Uff, udało się. Okej. Okay. Śmigamy dalej. No, i to jest koniec już tego etapu. Jeszcze tylko chorągiewka. U! No to pokażę wam, co się stanie, jak po prostu wejdę. 400. No. Trzeci etap w drugim świecie. Mosty. Oj, to nie będzie proste. Tu pewnie parę razy zginę. Znają życie. Bo jak widzicie... Wow! Ależ miałem fart. Losowo generowane są właśnie takie ptaszki, nazwijmy to w ten sposób. Wylatujące... Cholera. Z podziemi. No i to było do przewidzenia. Czyli jednak tutaj w małym Mario jest troszeczkę lepiej. Ale z drugiej strony mogę szybciej... ZGINĄĆ! No właśnie. Ale powiedzmy, że nie było najgorzej. Trochę tam żyć w zapasie jest. Więc spróbuję przejść tą rundę. Chyba już zaczną się te mosty, tak, dokładnie. Trochę zwolnię. No, no nie. No niestety, nie mam wyczucia jeszcze do tego pada. Musicie mi to wybaczyć. Teraz się zamknę, skupię na tym. Może się uda. No. No jak widać, nie było to takie trudne. 2000. No i mamy piekło. Ojajaj. Pamiętam, że jest tutaj takie piekło, gdzie jest labirynt. Są dosyć skomplikowane korytarze, to znaczy są drogi do wyboru. I jeżeli pójdzie się złą drogą, no to jest później problem. No, nie, 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 weźmiemy tego grzybka, poprosimy. Tak. Pani sobie wystrzeli i idziemy. Wow! Nie będę się śpieszył, bo... Raczej na dobre by mi to nie wyszło. Okej. Okay. Tutaj sobie podjedziemy. Skoczyłem na górę, udało się. O właśnie, już widać naszego smoczka. To znaczy nie smoczka widać, tylko jego wyziewy. Nie jest to zbyt przyjazny smoczek. Wow! No i jest tutaj.
No, to strzelaj jeszcze. Pokaż się. Aj. No, ale teraz dzięki temu mi się uda. I tak właśnie kończy każdy kolejny smok, który stanie na mojej drodze. Thank you, Mario. Super. Tak, ale prawdziwa księżniczka jest w innym zamku, więc lecimy dalej. Wychodzimy z tego piekielnego zamczyska i mamy kolejną zmianę scenerii. Tym razem jesteśmy w nocy. Wezmę sobie grzybka, no bo jak żeby inaczej. Bez grzybka. Ua! Matko jedyna. No. Wbrew pozorom, mam wrażenie, że te gry na Pegasusie dostarczały kiedyś więcej emocji niż obecnie produkowane hiciory. Ach, pamiętam, ile ja miałem zawsze problemu. Kurczę, no i mam dalej z tymi małpami. No, jest tu grzybek? Jest. Super. No i teraz spróbujemy wskoczyć na drugą stronę. O, tak. Musicie mi wybaczyć, naprawdę, bo wprawy do tego już niestety. Ojej! Mario, wiejemy. Wiejemy stąd! Tak, najlepiej do roślinki, brawo! Brawo, to był genialny pomysł. No, spieprzać z dołu. Nie zamierzam z nimi się bić. To mogłoby się skończyć tragicznie. Kurczę, no zastanawiające to już zaczyna być, bo lepiej mi idzie tym małym knypkiem niż jego większą wersją. No, chodź tu. Grzybciu. No. Tam pewnie coś jest ukryte, ale idę dalej. Oj! Oj. Mogę sobie sam tutaj kupu narobić. Ale się udało. Udało? Tak, udało się. 5000, więc maksymalna ilość. 87 złotych monet, więc niedługo prawdopodobnie kolejne życie, jak się uda. Jedziemy dalej. O! Jest amunicja. Tak, właśnie wprawiłem w ruch Perpetuum Mobile, to się nigdy nie zatrzymuje, ale na szczęście możemy to skasować. No, tutaj zawsze był problem, bo jeżeli się nie miało tych amunicji, to tej kasy, no, tą kasę ciężko było wziąć. Tak, życie dostałem, więc jeden problem z głowy. Jest gwiazdka i teraz zasuwamy. No. No i proszę, jak ładnie. Dzięki tej gwiazdce jesteśmy dużo, dużo szybciej przy zamku. I mamy trzeci etap w trzecim świecie. A dodatkowo mogę wam powiedzieć, że w wersji Mario oczywiście, ale pewnie to wiecie, wyszło mnóstwo na Pegasusa. Przynajmniej te, które ja mam, są trzy. Ale żadna nie jest lepsza od tej, którą teraz wam prezentuję. To jest taka pierwsza, podstawowa, jaka pojawiła się na rynku i ja na przykład bawiłem się w nią najlepiej. Nie próbowałem jeszcze grać w te takie właśnie na Nintendo bądź inne sprzęty. O, zapomniałem, że tutaj trzeba tak. Więc nie wiem, jak wygląda Mario, które jest poprawione pod względem graficznym i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko jestem zwolennikiem tej wersji. Mi daje najwięcej frajdy.
Zresztą to jest taki sentymentalny powrót do przeszłości. Ktoś grał w tego typu gry na Pegasusie bądź innym podobnym sprzęcie, to wie, o czym mówię. Ach, tutaj już mnie tak łatwo nie poszło. O nie! Piekielna lawa mnie zjadła, ale mamy jeszcze dwa życia. No i piekło wyróżnia się tym, że trzeba zaczynać, jak się przegra, od samego początku. Więc wbrew pozorom tak łatwo tutaj nie jest. No, spróbujemy teraz inaczej. O, Mario, skacz! Skacz! O, właśnie, trzeba było zaczekać. Tutaj też. Tu się schylimy. O! Oj! Matko, ja nie wiem, jak to się udało, ale dobra. No. Dobra, przejdę. Całe szczęście jesteśmy dość spory. Kurczę! Gdybym tam się udało wskoczyć, to bym go pokonał bez straty tego grzybka, ale to nic. Kolejna jakaś tam księżniczka, ale... Tak jest. Księżniczka prawdziwa jest w innym zamku. No to lecimy. Czwarty świat. Z tego co pamiętam, to tu będzie taka chmurka, która będzie pluła... no właśnie. Czym ona pluje? Chodzącymi kasztanami. Uj! No nie, ostatnia. No, dobra. W sumie nie będziemy grać wiecznie, nie? Okej, okay. Powiedzmy, że mało mnie interesuje, co tam było. Bierzemy kasę. O, jak dobrze mi się uda, to spróbuję tą chmurkę... O, właśnie. Będzie mi tu pluła jakimiś stworami z kolcami na plecach. No i tutaj tak jakbym miał wrażenie, że coś na górze było. Mario, no nie rób mi tego. Oho, kolejno. A jednak nie. No nic, trudno. Spadamy stąd, bo zaraz nam spadnie na głowę coś. W sumie to powinienem w tych... O właśnie. W tych doniczkach szukać takich tajemnych przejść. One udostępniają właśnie tego typu miejsca, gdzie możemy sobie dozbierać dodatkowej kasy. I chyba tutaj właśnie jest jeszcze. A, grzybek! No proszę. Też może być. Lecimy. Muszę jak najszybciej tej kasy dozbierać, bo brakuje, bo zostało ostatnie życie. A to oznacza, że jeden błąd i koniec. No nic. O, tu jest właśnie. Także sobie wezmę. Tym razem nie będę tak łasy na punkty. 86, no może się uda. Uch, 2000. Nie najgorzej. No ale im dalej idziemy, tym mniej już pamiętam. No bo nie oszukujmy się, nawet jak grało się w to dużo, to często przegrywało się właśnie na tych trzecich, na tym trzecim świecie, bądź którymś tam z kolei. No coś jednak pamiętam tutaj. No te rundy są charakterystyczne, jakby nie było. Jeżeli ktoś spędził tu dużo czasu, to sporo rzeczy zapamiętał. Okej, jeszcze jeden kwiatek. Winda. I do góry. A, to jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Tak, tu jest ukryta kasa. I to nie wszystko, bo tu jest fasola. Tak. I po fasoli idziemy do nieba. Grzybowego. No i tu jest raj dla poławiaczy właśnie tych złotych monet. Możemy sobie zbierać. Ja dostałem dodatkowe życie. No, Mario, idziemy dalej. Oho, ale trafiłem. Proszę bardzo, do ósmego świata mogę się przenieść. No to tak zrobię, a czemu nie? O, to są pancerniaki tak zwane. No coś ty, Mario, zrobił. Ich nie da się zniszczyć. Można na chwilę tylko zatrzymać, skacząc na nie. Coś czuję, że tutaj to ja długo nie pogram. Ostatnie życie. O, może wam zademonstruję. O właśnie. I jako pocisk możemy... Wow!
Tak, refleks trzeba mieć. Jako pocisk można było wykorzystać, tak właśnie zrobiłem. No i co teraz? Udało się. No Mario! Nie stój w miejscu. Tutaj coś mamy? Spróbuję? Nie, nie mamy. Dobra, nie będę go ruszał, bo to by tragicznie wyglądało i mogło się tragicznie skończyć. Chowaj się. Tutaj też nic nie ma. O, tutaj coś jest. Na górę. No, jeden został. Dobra, nieważne. Myślałem, że coś tam gdzieś jeszcze po drodze akurat przypadkiem odkryję, ale nie było nic. No to nic. Jedziemy dalej. Latające... Kurczę, no żółwie? To chyba żółwie. Boże święty. Byłem przekonany, że wpadnę do tej dziury. Jaka przepaść. A to? Przyjemniaczki. No gdzie? Tutaj nie ma? Mario, spokojnie. Oho, czas się kończy. Dobra, usuwam. Oj, oj, oj! O matko. O matko, co tam było? Jak czas się kończy, to muzyczka przyspiesza. I to był właśnie koniec tej rundy. No cóż, niestety, nie doszedłem do końca, ale nie o to w tym chodziło. Zobaczyliście sobie krótki gameplay z gry Mario, Super Mario Bros. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Trzymajcie się, oglądajcie retrokącik i gameplaye z tych fantastycznych gier na Pegasusa. Na razie.